samego rana, gdzieś 7:30 rozpoczęła się modlitwa. Potem gdzieś koło 8 było śniadanie. Były podzielone grupy na te śniadania. Wszyscy coś pojedli oczywiście. Potem było spotkanie z klerykami z lądu, tak zwanymi Londyńczykami. Londyńczykami. Propos sakramentów. Chodzi o prosty i taki ufny akt wiary. Coś w stylu: Panie Jezu, ja wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Eucharystii. Może ja Ciebie nie widzę, do końca tego wszystkiego nie rozumiem, ale po prostu wierzę, że Ty tam jesteś. Jezusowi się bardzo podoba taka postawa. Maryja powiedziała, że jest tylko jedno lekarstwo. Jest to właśnie młot i kowadło. A co to jest młot i kowadło? Kowadłem jest Eucharystia, przyjmowanie Komunii Świętej, sakrament. A młotem jest sakrament pokuty i pojednania. Dla księdza Bosko obydwa te sakramenty były ogromnie ważne. Wiele razy zachęcał chłopców, by przystępowali do tych sakramentów, jak najczęściej. Co zrobić ze swoim życiem, żeby być człowiekiem szczęśliwym? Żeby swoje życie wygrać, żeby widzieć sens w swoim życiu, żeby po sobie zostawić jakiś trwały ślad. I to, że tu jesteście, to też jest taka refleksja na ten temat, może być taka refleksja, no co zrobić, jakim człowiekiem być, żeby swojego życia nie zmarnować. W lewo, w prawo, jaki cel, bo myśl dokąd idziesz, póki łapiesz tren. W lewo, w prawo, którą pójdziesz, jest miłość, dobro, piękno, życie jest jedno. No i nieraz ktoś mnie pytał, co jest fajniejsze, czy rabować, czy bycie księdzem. No to milion razy jest fajniejsze bycie księdzem. Po pierwsze dlatego, że można być wyjątkowo blisko Pana Boga. Kto z was jest ministrantem? No to też... O, wszyscy prawie. No to w ogóle kozacko i na maksa wielkie zdrowie. Na maksa wielkie zazdro, no bo możecie być tak blisko Pana Jezusa. No i ksiądz to może w ogóle trzymać Pana Jezusa w swoich dłoniach. I zobacz, wielu chce miłości, chce wolności, w mandi na ogół, prawdziwa wolność tylko. Oddali duszę diabłu za darmo, kredytu strata, mamonę w zanarzu, talent tanio, bez miaru sława, nie dla krajsu, to marność, kochele ta sprawa, prorok z lasu rzucam ziarno i głośno wołam biada, upominam stydzi, jawne wycie, obtąsle do nieba, chleba wam potrzeba, sztuką bycie wyśmienite, jak piasek z mytłem smaki liknę, to wasza domena, piękni na portretach, sztukę kwitek zmieniliście, nie dla krajsu, nie dla sławy, śpiewam dla was tu, papiro z palmy, nie dla krajsu, nie dla sławy, śpiewam dla was tu, papiro z palmy. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezu! Chrystus! Jezu! Chrystus! Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Panowie, co my tu robimy? Jesteśmy na wojnie. Nie, ale co się robi na wojnie właśnie? Walczymy o przetrwanie. O dobro. Strzelacie. Tu widać już farba się rozbryzgła jednemu. Czyli jesteście mentalnie przygotowani na najgorsze. Tak, tak. Proszę tam bronić swoich sprzymierzeńców do końca i oszczędzać amunicję, bo okazuje się bardzo potrzebna potem. Uwaga, czerwony was zachodzi od tyłu! Nie ma, nie ma. Proszę mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Odpoczywamy. Odpoczywacie? Co było przed chwilą robione tutaj, że odpoczywacie? Graliśmy w paintballa. Paintballa. Coś jedliście? Kiełbasy. Dobre były. O, elegancko. Kleryk Łukasz się przyznaje bez bicia, ile zjadł? Trzy? Dwie. Cztery, do bólu. Dobrze. Marcin, dodaj coś do tej wypowiedzi tutaj swoich pobratymców. No cóż, powiem tyle. Zjadłem tyle, co kleryk. Ale widać, że żelki też były jedzone, bo tutaj znikły już ich nie ma. Żelki on jadł. Szczęść Boże, chłopaki, co my tu robimy teraz? Właśnie jemy bardzo dobry bigos. Bardzo dobry? Smakuje? Tak wygląda, tak? Spójrzmy, elegancko. Jeżeli ty wiesz, co mówisz, stajesz w obronie prawdy i jesteś tak pewny tej swojej prawdy, na przykład katolickiej, że ja jestem w stanie nadstawić drugi policzek, bo wiem, że mówię prawdę, jestem w stanie za to cierpieć.
Czyli nie mówił, bądź ofiarą, siermięgą, memeją i facetem w rajcuzach, tylko mówił, jeżeli wiesz, że walczysz o wartości, na przykład to, co katolicki Kościół głosi, tak, to, co my wyznajemy, aborcja, przeciw aborcji jesteśmy i tak dalej, szanuj życie, szanuj godność drugiego człowieka, to ja wtedy za tą wartość jestem w stanie pójść do więzienia, broniąc tych wartości. Tu popatrzcie, robię to samo, zaciskam, tak? Ale jeszcze dodatkowo, teraz jeszcze dodatkowo kładę mu głowę do przodu. Czyli to się wszystko zwiększa, tak, ten nacisk. Teraz, jeżeli ja chcę, umiem to zrobić dobrze, to po prostu zrobię to, tak? I zacisnę taki krawat.